Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację nowej funkcji, jaka pojawiła się w aplikacji Pages, zarówno w systemie iOS, jak i macOS, to znaczy możliwość bardzo wygodnego odczytywania komentarzy, śledzenia zmian oraz dodawania zakładek, a wszystko to z wykorzystaniem aplikacji VoiceOver, czyli programu odczytu ekranu. Ja dzisiaj zaproszę Was na demonstrację tego rozwiązania w systemie macOS. W tym celu przechodzimy sobie do aplikacji Pages w systemie macOS. Zmaksymalizujemy sobie okienko, żeby fajnie było wszystko widać. I teraz tak, co my tu mamy? Mam otwarty dokument, nawet dwa, między którymi będę się przełączał. Pierwszy to jest dokument, żeby było nam wygodniej, żeby się nie mieszało, dokument z komentarzami. Drugi to dokument, gdzie zostały wprowadzone różne zmiany w trybie śledzenia zmian. Zacznijmy od takiego zwykłego przeglądania dokumentu, tego z komentarzami, bo możemy sobie po takim dokumencie chodzić w sposób najzwyklejszy, czyli strzałkami góra-dół. Jeszcze dodam jedno słowo, że te dokumenty są to dokumenty stworzone w aplikacji Microsoft Word i tam te komentarze zostały dodane i też dokument w trybie śledzenia zmian został tam stworzony. Głównie dlatego, że najczęściej właśnie takie dokumenty gdzieś tam do nas docierają, więc chciałbym Wam zademonstrować, jak w aplikacji Pages, tej natywnej, dostępnej za darmo w pakiecie iWork w systemie macOS, możecie sobie przeglądać te komentarze i śledzić zmiany. Tak więc, jak VoiceOver oznajmia komentarze? Specjalny. Normalna notacja, wyróżnienie, szereg różowo czerwony, komentarz, podać autora, Piotr Witek, 24 lipca 2020 roku. Zwróćcie uwagę przede wszystkim tak, zostawiłem szybki odczyt, głównie po to, żeby nie zajęło nam to 100 lat oglądanie tego vloga. Druga rzecz, komentarze odczytywane są w taki sposób, że najpierw odczytywana jest treść komentarza, później autor, a później fragment, którego dotyczy komentarz. Czyli idąc od początku dokumentu, mamy tutaj tytuł artykułu, bo artykuł znajduje się w naszym dokumencie. iPad, urządzenie do zadań specjalnych i następny akapit zawiera datę, która cała została objęta komentarzem i najpierw odczytywany jest komentarz, potem autor i sama data. Normalna notacja, wyróżnienie, szereg różowo czerwony, komentarz, podać autora, Piotr Witek, 24 lipca 2020 roku. W tym wypadku komentarz brzmi podać autora. Oczywiście możemy sobie przeglądać cały ten dokument linijka po linijce, ale nie o to chodzi, bo na szczęście VoiceOver na pokrętle umożliwia nam wybranie sobie możliwość śledzenia, gdzie mamy te komentarze. Nieprawidłowa pisownia, to też fajna opcja. Wyróżnienia, komentarze, śledzone zmiany i zakładki. Nas teraz interesują komentarze. To jest ten pierwszy komentarz. Tu komentarz do fragmentu treści, do treści, do słowa hegemona. Zobaczmy, jak to wygląda w artykule. Zwróćcie uwagę, że oczywiście VoiceOver anonsuje nam również zmianę stylu, bo cały ten komentarz zapisany jest oczywiście ten fragment, który oznacza komentarz, zaznaczony jest inną czcionką, innym kolorem, tak żeby osoby nie mające problemów ze wzrokiem były w stanie wychwycić te komentarze. Patrzymy dalej. Anotacja, wyróżnienie, szereg różowo czerwony, komentarz, zamienić na wyłączony, Piotr Witek, wygaszony. Czyli tutaj jedno słowo wygaszony, komentarz brzmi zamienić na wyłączony. Wstawić nagłówki do podtytułów ODP 1 Piotr Witek i tytuł czy nazwa podtytułu. Co to oznacza? Bo tutaj pojawiła się jeszcze jedna rzecz, czyli ODP 1. To oznacza, że dla danego komentarza pojawia się odpowiedź
odpowiedź, która nie jest czytana automatycznie. Więc jak możemy dobrać się do tego komentarza i czy jest jakiś inny sposób odczytywania tych, przeglądania tychże komentarzy. I oczywiście jest taki sposób, jako trzecia metoda, to znaczy wychodzimy sobie z interakcji z tym dokumentem, przechodzimy w lewo. Najpierw mamy element podziału, mówię o szybkiej nawigacji, przesuwam się w lewo. I mamy pasek śledzenia zmian i adnotacji. Gdy wejdziemy z nim w interakcję, mamy tutaj przycisk pokaż pasek boczny śledzenia zmian, ale mamy tutaj przede wszystkim jedną ważną informację. Po pierwsze, mamy informację, ile tutaj jest komentarzy. Pozostałe elementy nas nie interesują i wracamy na początek. Pokaż pasek boczny komentarzy i zmian. Ja w to klikam. Ukryj pasek boczny komentarzy i zmian. Zmienia się nazwa na ukryj pasek. Wychodzimy z interakcji i przechodzę raz w prawo przy szybkiej nawigacji włączonej na obszar przewijania. Wchodzę z nim w interakcję. I pojawia się tutaj tabela. I ta tabela zawiera wszystkie komentarze, które zostały dodane do danego dokumentu. Podać autora. To jest ten pierwszy komentarz. Teraz tak, mogę z takim komentarzem wejść sobie w interakcję. Mam dokładną godzinę podaną, kiedy komentarz został naniesiony. Jest to ważne, jeśli pracujemy w większym zespole nad jakimś dokumentem. Mogę tutaj odpowiedzieć na dany komentarz lub usunąć ten komentarz, jeśli jestem osobą odpowiedzialną za jego edycję i to ode mnie zależy, co w dokumencie pozostaje lub nie. Ale idźmy dalej do tego czwartego komentarza. Wstawić nagłówki dla podtytułów i tutaj była informacja ODP1, czyli że jedna odpowiedź się pojawiła dla tego komentarza. Wchodzę sobie w interakcję z tym komentarzem i mam tutaj obszar przewijania comments, czyli komentarze. Jak widać, jeszcze ta funkcja nie jest do końca dopracowana, jeszcze nie jest polszczona w pełni, bo powinny tu być odpowiedzi, a nie komentarze. Ten komentarz dotyczy wszystkich międzytytułów i to jest ta odpowiedź na komentarz. Jak możecie się przekonać, funkcja działa fajnie, jeśli chodzi o samo przeglądanie komentarzy. Możemy je przeglądać na kilka sposobów. Możemy na nie odpowiadać właśnie tutaj z poziomu tej tabelki. Tak jest chyba najwygodniej. Nadal w aplikacji Microsoft Word jest wygodniej odpowiadać na komentarze, bo tam mamy je dostępne z poziomu menu kontekstowego. Mam nadzieję, że tutaj to też w końcu trafi do menu kontekstowego i będziemy mogli z poziomu tego menu łatwo dodawać, nie tyle dodawać, co odpowiadać na komentarze lub nimi po prostu zarządzać, nie musząc przechodzić tutaj do tej tabelki, no i że wszystko zostanie ładnie spolszczone. Ok, to tyle jeśli chodzi o komentarze. Myślę, że osoby, które pracują na komentarzach, doskonale łapią, o co chodzi i jak to działa. Zatem przejdźmy w tym momencie do dokumentu, w którym zostały wprowadzone pewne zmiany w trybie śledzenia zmian. Widzę, że w tym momencie, jak próbuję się przełączyć w zmaksymalizowanym oknie, to mi... To mi się nie przełącza, w sensie nie mam informacji z VoiceOvera, czy mi się dokument przełączył. Okej, dobra. Teraz mi się dopiero przełączył. Maksymalizujemy. Dobra. Mamy dokument, w którym mamy jakieś tam zmiany i tu znowu wchodzimy w treść tego dokumentu i znowu, tak jak w przypadku samych komentarzy, możemy przemieszczać się po prostu po tym dokumencie wiersz po wierszu i szukać tychże zmian, a możemy też, tak jak słyszeliście,
śledzone zmiany, skorzystać z wirtualnego pokrętła albo na gładziku, albo z poziomu klawiatury, jeśli korzystacie z iMac'a. I Piotr Witek, przecinek. Przesuwając palcem góra-dół, ja teraz idę do góry, słyszycie adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, przecinek, czyli wstawiłem po prostu przecinek, zobaczmy jak to brzmi. Czasem zmieniło pierwszy rzut oka, zmiany są wielkie. Jednak adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, gdy tylko był napisaną. Czyli przed słowem, gdy wstawiłem przecinek. Jak to wygląda dalej? Zobaczmy jakiś inny przykład. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, przecinek. Tutaj też tylko przecinek. Pierwszy rzut oka, zmiany pierwszego iPada z Android Air z roku 2020, to od razu założymy. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, że... Przed rzet został wstawiony przecinek, ok. Co tam jeszcze mamy? Adnotacja usunięta przez użytkownika Piotr Witek, przecinek. Tu z kolei usunąłem przecinek. Technologii, jego podzespołów. Adnotacja usunięta przez użytkownika Piotr Witek oraz możliwościami systemu iPadOS. Czyli przed słowem oraz usunąłem przecinek. Coś jeszcze? Adnotacja usunięta przez użytkownika Piotr Witek, przecinek. Tutaj też usunięte, to to samo, podobne w sensie. Tutaj przecinek usunięty. Okej, okay, tutaj usunięte, wygaszone, zobaczmy. Dziecko czy technologiczny analfabeta uznający. Adnotacja usunięta przez użytkownika Piotr Witek, wygaszone. W, wygaszone. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, D, W, Y. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, N, E, O. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, C, C, Z. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek, Y, Y, W, Z. To jest rzecz, którą chciałem, żebyście wysłyszeli całą, bo według mnie to jest niedoróbka jeszcze tej funkcji. Co tutaj usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy przede wszystkim, że jedno słowo zostało usunięte, drugie słowo zostało wstawione, ale na wszystkich literkach wyłączony, tam gdzie pojawiają się polskie diakrytyki, to VoiceOver odczytuje każdy polski diakrytyk jako jak gdyby osobne słowo. Jest to ewidentny bug tej funkcji. Zresztą można to też zaobserwować w tej tabelce, którą też możemy sobie wywołać ze zmianami, tak jak wywoływaliśmy tabelę z komentarzami. Tak samo możemy wywołać tabelę ze zmianami wprowadzanymi w dokumencie i tam przekonacie się, jak to wygląda. Ja może skoczę na razie na górę dokumentu, bo to jest jeden sposób, który chciałem Wam pokazać. Teraz wyjdźmy do tego paska narzędzi śledzenia zmian i adnotacji, bo tu znowu możemy sprawdzić, ile mamy tych zmian i adnotacji. Wchodzę z nim w interakcję. 10 zmian tu mamy, więc znowu klikam, aby pokazać pasek. Dlaczego to jest ważne? Bo nie tylko wywołuje tą tabelkę, która pojawia mi się obok w tym momencie między dokumentem a tym paskiem tutaj narzędziowym, ale również uaktywniam dzięki temu możliwość akceptowania i odrzucania wprowadzanych zmian. Zwróćcie uwagę, tutaj po tym 10 zmian mamy przyciski do akceptowania, odrzucania i tak dalej. Możemy też tutaj dalej włączyć lub wyłączyć w ogóle śledzenie w dokumencie samych zmian. Patrzcie, dlaczego te przyciski akceptuj, odrzuć są wyszarzone. One są wyszarzone tylko dlatego, że żadna z zmian nie została przeze mnie na razie wskazana, więc system, aplikacja Pages nie wie, którą zmianę ma, czy może zaakceptować lub odrzucić. Więc w tym celu musimy przejść sobie do dokumentu. Dobra. I nie wiem, gdzie, może na samą górę dokumentu pójdźmy i wybierzmy sobie jakąś zmianę. Przecinek, tak? Przecinek, ja go sobie zaznaczam. Zaznaczone. I teraz przejdę sobie tam do tego paska narzędzi. Zmiana 3/10. Żeby było mi wygodnie, patrzcie, jest to zmiana 3/10, czyli trzecia zmiana, od razu mam informację. Mogę ją zaakceptować lub odrzucić. Dla wygody dam sobie tutaj jeszcze ustawię ważne miejsce, Shift Voice Over 9. I zaakceptuję tą zmianę. Dobra, i przejdę do dokumentu. W, dokument z przekładu. Gdzie to byliśmy? W, tutaj. Adnotacja wstawiona przez użytkownika Piotr Witek. I teraz zobaczmy, jak tam. Adnotacja wstawiona przez przecinek. Mamy tak. Przecinek.
Tu przycinkę. Tu usunięta. To teraz może tu mamy dwie adnotacje. To teraz tą pierwszą adnotację spróbujemy sobie też usunąć. Zaznaczony przecinek. Dajemy voice over 9. Aby przeskoczyć sobie na szybko do tego paska. Przycisk akceptuj. OK. I sprawdźmy teraz. No, bez takich. No. I zobaczmy teraz. Zobaczcie, były tutaj dwie adnotacje, mamy tylko jedną, więc teraz możemy znowu sobie szybko przeskoczyć do paska tutaj zmian i zobaczyć, ile mamy zmian. Mamy 8 zmian, bo już dwie zmiany wcześniej usunęliśmy. Jak więc widzicie, działa to dość fajnie. Jeszcze Wam pokażę tą tabelkę tutaj między paskiem a dokumentem. Na obszarze przewijania wchodzimy w interakcję. I tu mamy tabelę. I tu mamy po kolei wszystkie zmiany też się znajdują. Jak wejdziemy sobie w interakcję, też widzimy kiedy, co dodane, możemy akceptować lub odrzucać zmiany, na przykład pyk, w tym miejscu odrzucona i już. I w ten sposób to działa. Liczę na to, że to jest pierwsza wersja dopiero tych udogodnień i że w kolejnych wersjach będzie to działało lepiej, wszystko zostanie spolszczone do końca, no i co ważne, też te polskie słowa, które szczególnie wprowadzamy, na przykład kasuję jedno słowo w trybie śledzenia zmian i wprowadzam nowe, zawierające polskie diakrytyki, że te słowa nie będą dzielone właśnie z uwagi na diakrytyki jako osobne słowa, na sylaby i tak dalej, no bo to po prostu sprawia, że o wiele więcej mamy pracy wtedy, żeby zaakceptować jakieś tam treści. W każdym razie, choć nie jest idealnie, jest to jakiś taki duży, jak dla mnie wręcz milowy krok naprzód, bo wcześniej, choć dało się przeglądać komentarze, to nie było to aż tak wygodne jak teraz, a teraz jest to o wiele bardziej wygodne niż w aplikacji Microsoft Word w środowisku macOS. Tak więc polecam Wam zabawę, testowanie, sprawdzanie, jak działa to u Was. Może odkryjecie coś fajnego, co mnie umknęło, wtedy piszcie śmiało w komentarzach. Chętnie się dowiem. Oczywiście osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały kanału, zachęcam do tego gorąco, żeby nie umknęły Wam jakieś kolejne nagrania pojawiające się w mojej szufladzie. A póki co, na dzisiaj to już wszystko. Kłaniam się Wam nisko. Zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.